Przez cały rok będzie służyć pasjonatom sportu. W Sępólnie Krajeńskim otwarto zmodernizowane boisko treningowe. Inwestycja została dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska. O szczegółach Dagmara Moranowska. Wcześniej była tu zwykła trawa, która uniemożliwiała sportowcom korzystanie z boiska przy złej pogodzie. Teraz młodzi sportowcy mogą korzystać z niego przez cały rok. Renowacja polegała na budowie nowej nawierzchni. Wcześniej zbudowano tu także oświetlenie, które umożliwia sportowcom grę o zmroku. Wyjeżdżali nasi sportowcy do sąsiednich gmin, korzystając z tego typu obiektów. Dzisiaj mamy w Sępólnie Krajeńskim pierwsze pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią i pełnym oświetleniem. Było boisko trawiaste, więc były warunki różne, tym bardziej w różnych okresach wiosennych i jesiennych. Także no, piłka też płatała nam figle, a teraz przy takiej równej murawie na pewno będzie nam jakościowo lepiej. W ramach programu Sportowa Polska do 29 maja można składać wnioski o dofinansowanie lokalnych obiektów sportowych. W 2024 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki przewidziało na ten cel 200 milionów złotych, z czego maksymalna wysokość dofinansowania na daną inwestycję to 18 milionów złotych. Dagmara Moranowska, Sępólno Krajeńskie.